Włącz i zostań z nami. Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Dziś za pośrednictwem tworzonej w naszej archidiecezji telewizji internetowej TV Rodzina transmitowana będzie codziennie msza święta z katedry wrocławskiej. Wyrażając radość z tej nowej formy ewangelizacji, witam serdecznie po raz pierwszy telewidzów łączących się z nami poprzez stronę internetową tvrodzina.pl oraz słuchaczy Radia Rodzina i zapraszam do wspólnej modlitwy. Módlmy się. Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza. Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce u stołu, a z nim apostołowie. Wtedy rzekł do nich Jezus: gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam, odtąd już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynie, nie powiedział: weźcie go i podzielcie między siebie, albowiem powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał, mówiąc: to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę.
Tak samo po wieczerzy wziął kielich, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest ze mną na stole. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi według tego, jak jest postanowione. Nie był to wjazd Mesjasza Królewskiego, który na ognistym rumaku wjeżdżał, aby osiągnąć władzę polityczną. Był to wjazd skromny, na osiołku. Był to wjazd cierpiącego sługi Jahwe. I trzeba by również zacytować ostatnie słowa Jezusa: Panie, Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Ten opis męki według świętego Łukasza jest objawieniem Boga, objawieniem Jego nieskończonego miłosierdzia. Dlatego też Łukasz zaznacza, że Jezus, przechodząc koło Piotra, zwrócił się do niego i spojrzał na niego. Chce jak gdyby nam powiedzieć, że go w dalszym ciągu kocha. I tylko święty Łukasz zanotował słowa wypowiedziane do złoczyńcy, odtąd zwanego dobrym łotrem: zaprawdę powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Moi drodzy, żadne stworzenie ludzkie nie jest równoważne z grzechem, które popełnia. Bóg jest silniejszy niż nasz grzech, choćby był bardzo ciężki. Dlatego też Jemu zaufajmy bez reszty, bo to On poszedł za nasze grzechy na drzewo krzyża. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.